Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, Tight Lead Tuesday, 11 rund, 3 minuty na zawodnika, plus 1 sekunda dodatkowa za każde posunięcie. Bardzo silni arcymistrzowie, za minutę rozpoczynamy już zabawę. Arcymistrzowie z Europy, świata, czołówki światowej nawet się pojawili, jak co tydzień we wtorki o godzinie 19. Zapraszam do zabawy, mam nadzieję, że pójdzie w miarę zadowalająco, aby partie były dobre. Witam Cię, Michale Nawrocki. Dobry wieczór, ten taki szachista. Cześć, cześć. No tak, no to prawda, tam w internecie Erik Hansen czasem ma szansę, duża oczywiście. Luke Szach, cześć, cześć, dzięki. Zrób coś dla mnie, bo moja kobieta nie wierzy, że z Tobą pisze. Powiedz głośno, że Bartek patrzy i słucha Pana Szachusia. Bartek patrzy i słucha Szachusia. Tylko nie wiem, w czym mnie słuchasz. Nie no, żartuję. Dobra, już bez takich wygłupów. Zaczynamy. Już jest start. O, słuchajcie, jest. W końcu jestem nierozstawiony. I gram właśnie tutaj z Artmiejewem. Jest to bardzo silny szachista. 2700 ponad. 2700 w szachach klasycznych. Bardzo silny zawodnik. Na 3 plus 1 naprawdę jest wymiatacz. Gra naprawdę bardzo dobre szachy. Zgramy H5. Jak zrobię roszadę, to on mi się tutaj gońcem, no ale trudno, muszę tak. C3 zagra pewnie. Okej. Okay. Może nietypowo gońcem na C6 zagram. No, to jest ciężka rozgrywka, słuchajcie. Ale jest zawodnik naprawdę z top czołówki i to się udało w pierwszej rundzie przy rankingu 2470 około. Hetman D2. Teraz kwestia, jak dalej grać. No jakoś muszę się tam pchać pionkami. Mądrze. Chyba tak. Troszkę tego gońca przygwoździłem. Spróbujemy tak się rozepchać, żeby ten goniec miał grę. Aha. Dobra, muszę tutaj bronić. Jeszcze widzę. Skoczę gdzieś tam wieżę, ale muszę tak. Tu miałem jakieś opcje. Jakiś G4 jest bardzo nieprzyjemne. O, G4 jest bardzo nieprzyjemne. Ojej, tu mi bije. Podstawiłem. No dobra, mam dwie figury. O, wieżę za dwie figury. No nie jest dobrze, niestety. Nawet powiem, że jest bardzo źle. Ale może na wolnej linii coś się uda podziałać? Będzie niezwykle trudno. No właśnie, tutaj pozycja jest totalnie przegrana. Ale mnie załatwił. Znaczy sam się załatwiłem w zasadzie. Kurczę, nic nadzwyczajnego tutaj nie grał tak naprawdę, no ale czuć tę siłę tutaj. Może tak. Hetman, wieża. No spróbujemy. Wygląda to bardzo źle. Ale zajazd. Wystarczy zbić gońca. Nie zbił?
Teraz zbił. Król G2. No nie, no to mnie tutaj porobił, jak dziecko. No dobra, w ogóle nie istniałem, powiem wam szczerze. No nie istniałem, no dobry jest. W ogóle Artmiejew potrafi wygrywać i z Carlsenem, tak sobie teraz dopowiem troszkę, także tutaj kompletnie nie jestem zły, ale debiut był bardzo dobry według mnie. Może H5, to wiecie, z takim zawodnikiem to już naprawdę niuanse decydują. No ale myślę, że H5, no takie, w sumie nie wiem, czy H5 jest ok. Chodzi o to, żeby on nie zagrał gońcem tu. Może tak, ale to wtedy goniec by zagrał tu. No tak, grają te zamknięte systemy, które nie są jakieś takie groźne dla czarnych. Kwestia dobrej gry. No tutaj co? Poszło tak. Może trzeba było tak zagrać E5. Też w sumie można. No tak, E5 można było zagrać i próbować dalej to ustać. Jakieś F4 by było. No ale poszło jak poszło. Tu mi się w miarę podobało. Może nawet tak trzeba było paskudnie zagrać, ale może by wystarczyło na zawodnika tej klasy. Wystarczyło, no na pewno by ciężko było. Bicie, no właśnie, po tym B5 bardzo ładnie D5 zagrał, bo od razu, chodzi o to, że tak jakby zagrał od razu, bym wybił i miałbym gońca na B5 z atakiem. A niestety nie ma tego po B5, troszkę mi to się spowolniło. No tak raczej chyba musiałem zagrać, tak gorzej. No tak musiałem raczej zagrać. Tutaj, tak, no tu się broni, tak. No i tu podstawiłem, kompletnie źle. Zwykła podstawka. Wystarczyło, no nie wiem, nawet tak zagrać chyba. I bym sobie stał tutaj jeszcze w tej pozycji. Ja wiadomo, że białe są całkiem ok. No ale bym grał, no tutaj podstawka. I tutaj już, no to już jest przegrana partia. To nie ma, nawet nie ma co patrzeć, bo tutaj się wszystko broni, nie mam opcji na kontr żadną. No cóż, mam chwilę czasu, żeby tutaj poczytać, co piszecie. No trudno. Ogromny zawodnik tutaj bez mydła. Ale słuchajcie, to jest chyba jedno z pierwszych Tagle Tuesday, gdzie gram nierozstawiony. W sensie gram z zawodnikiem o wiele, wiele silniejszym od siebie, więc no zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Usłyszała i uwierzyła, chyba zostanie księdzem. Ale chyba nawet mówiłeś, że na ostatnim streamie, że dobrze, że ranking spadł. No tak, tak, to prawda. No i tutaj trafiłem na kogoś mocnego, to prawda. No i się udało. Tylko, że nie powalczyłem. Szkoda, szkoda, bo tak bym się troszeczkę podbudował, jakbym chociaż powalczył mocniej. A tutaj mnie... Ale podstawiłem zwyczajnie. Dobra, nieistotne. Poszło to poszło. Cześć Kocichowski, dzięki. Ja też to czuję, gdy gram... aha, to chodzi o to, że grasz z silniejszymi. Tak, no to ja też tutaj czuję. No 2700, on nawet... Artmiejew, ojejku, ile on ma? 2700, na pewno 30 co najmniej w szachach klasycznych. To jest szalenie silny zawodnik. On w blica przede wszystkim wymiata. Naprawdę bardzo dobrze gra w szach. No tak, Malkolit, masz rację, że tam jakaś nowinka zawsze może się pojawić z nimi, pewnie. No, było tak średnio, bym powiedział, Elda. Cześć Pol. No dobry gość się trafił, to prawda. Rosjanin, tak. No silnie grają. Cześć Turynatory. No dzisiaj rekord, zaczynamy od jaja w pierwszej rundzie. No ale wiecie, to jest zawodnik. Kurczę, on jest w ogóle 3 lata młodszy ode mnie, chyba 90 rocznik, jak się nie mylę, albo młodszy jeszcze. Nie, no to jest wymiatacz, słuchajcie. To jest wymiatacz, no dobra, tam nawet nie będę tutaj na niego zerkał. Zostałem ograny bardzo łatwo. To troszkę też oczywiście presja działa. A, 98 rocznik. To szalenie młody facet. 23 lata. On w ogóle chyba jest już żonaty, żeby było śmiesznie. Tam Rosja to tam szybko się żenią, że tak powiem. No to w ogóle jest bardzo młody. Nie, no to wiadomo. Okej, dobra, czekamy cierpliwie na rundę numer 2. Dobra, teraz zerknijmy, czy tu są jeszcze jakieś partie w grze. No są.
Fajnie by było na przykład wygrać z jakimś arcymistrzem, to się człowiek troszeczkę podbudowuje, napędza, nakręca, wiecie jak to jest, kiedy ograsz kogoś mocnego. Ja tu totalnie zagrałem jak amator, tak muszę przyznać. No zobaczcie, no nie można sobie pozwolić na coś takiego, żeby tu zaraz skoczek wchodził. No nie można na coś takiego pozwolić. Cześć Sepcioletku, no idzie okej, okay, no pierwszą przegrałem, ale idzie bardzo dobrze. No, ale grałem z zawodnikiem Stop Top. Czwarty numer startowy bodajże ma chłopak tutaj na tym turnieju akurat. Dobra, czekamy cierpliwie na rundę numer 2. 30 na świecie, 2709. On miał kiedyś więcej, on miał chyba 2750 około. No, on tam trochę gra, to prawda. No, faktycznie, jakbym miał ranking troszkę wyższy, to ciężko w Nakamurę trafić. Jakieś takie 2475, może. To kwestia jeszcze będzie, ile ludzi, to jest szalenie trudna sprawa, żeby trafić. Więc czwartego zawodnika trafiłem. No, blisko było Nakamury, bardzo blisko. No, z Firuzją byłoby świetnie zagrać, czy nie Niepomniaczim. No, z Artmiejewem. Zobaczcie, dzisiaj na początku turnieju mówiłem, że chyba z nim grałem. Nie pamiętam zresztą tego, teraz już wiem, że z nim grałem. I że tak powiem, wykrakałem gościa. No zobaczymy, co będzie dalej. Blisko było Hikaru, blisko. Oczywiście tam Hikaru pewnie jakieś robi streamy, gry z widzami, coś w tym stylu, że jest szansa z nim zagrać, ale dobrze jest dostać go na przykład w takim normalnym turnieju, nie? Żeby go upolować. Jospem, bardzo silny. To nie jest Hiszpan chyba. Peru. Nie kojarzę. Nie kojarzę. No ale w internecie zawsze. Niektórzy mają predyspozycję do gry w internecie lepiej niż na żywo. Lepszej gry. No myślę, że tak. Myślę, że tak, że się uda zagrać jeszcze nie raz z jakimiś fajnymi zawodnikami. No to zawsze jest. Ja to traktuję, słuchajcie, jako nauka. Ja bardzo chętnie bym zagrał tu 11 rund z takim właśnie Artmiejewem na przykład. I dostał nawet 11-0. Bardzo chętnie. To czysta przyjemność. No wiem, jak to brzmi, tak troszkę sadystycznie, że przegrywanie sprawia mi przyjemność, ale samo spotkanie takiego zawodnika, no ja sobie zdaję sprawę, że to jest top, znaczy nie top, ale top, no ale wolałbym jeszcze takiego, jeszcze kogoś silniejszego dostać, nie? Dobra, jedziemy. D4. Mistrz FIDE, Hiszpania. Okej. Okay. Gambit hetmański. Tradycyjnie. No tak grają. Okej. Okay. O, tak grają. Jak tutaj można grać? A zagram sobie po swojemu. Nie będę grał teoretycznych rzeczy. Wybił. To ciekawe teraz, co ja mam zrobić. No nie wiem, no. Dobra, zagram ostro. Nie chciałbym. W sumie, może jakbym zagrał troszeczkę bezpiecznie, to może byłoby lepiej. Ciężko powiedzieć. No, zagram w ten sposób. No, pewnie mam tu bardzo złą pozycję, według oceny silnika, ale myślę, że będzie na tyle ostra. No, musi tutaj zbić raczej. Chociaż tu nie ma już gońca, więc ta pułapka nie działa. O, dzięki serdecznie za suba. No właśnie, ta pułapka już nie działa. Ja myślę, że. Ja myślę, że zagram tak. Pozwolę mu zbić na G2. I teraz pytanie, czy zagrać wieżą później, czy od razu zagrać gońcem na F3. No już teraz się nie dowiem. Zrobię roszadę. Na pewno ta pozycja jest gorsza dla mnie. No tak, tu muszę bronić. Jeżeli wybije, to wybije pionkiem, ale on nie wybije, oczywiście.
Grozi wzięcie na b5. No dobra, już nie grozi. Muszę zagrać chyba tak. Tutaj atakować. Mówię, że g7 raczej. Coś w tym stylu tutaj trzeba grać, ale co dalej? Tutaj chyba będę próbował atakować. Słyszał, nie pozwolił. Okej, okay, tam muszę. No oczywiście bicie tutaj, bicie tutaj. Ta wieża jest przywiązana do f7, więc jak uda mi się tam spróbować zaatakować. Dobra, oczywiście pionem. Nie mogę inaczej uczynić. Tu niby jakieś opcje są hetmanem. Goniec nieco przywiązany, ale bronię to hetmanem. Dobra, spróbujemy. No to wymiana. Myślę, że tam muszę atakować. To oczywiście jakiś tam szach będzie, a to hetman na D. Aha, tutaj się ładnie obronił. Powiedzmy tak, zagram. Ta pozycja jest ciężka. Jeżeli G5? Kurczę. A tak? Tak chyba muszę w ogóle. Goniec strasznie zły. Wymienię hetmany, będzie bardzo źle. Ale no muszę. Muszę wymienić hetmany. Tutaj wchodzi? Chyba nie. Chyba uciekam. O kurczę. Gońcem zagra. To jest po mnie. Haha, będą dwa jaja. Może nie? Może jeszcze tu? Jeszcze powalczę, a pozycja jest przegrana. No to przekombinowałem w debiucie w takim razie. Się przyznaję bez bicia jednak. Na razie uciekam od mata. O rety, muszę nawet tak spić. To jest smutne po prostu. To jest mega smutne, no. Wieżówka jest totalnie w trąbę. No, cztery pionki mniej. Jest nie do utrzymania pozycja. No poddaję, poddaję. Nie ma co grać. Nawet poddać się nie mogę. No co, no. Dwa jajka zniesione na początek. Słabo. No forma słabo, jak widać. Kacperson. Słabo, słabo. Ajajaj. Niestety. Znaczy, ten... Ten, co ja chciałem powiedzieć? O rety. Ten turniej też ma to do siebie, że no, może trzeba mieć trochę szczęścia w kojarzeniu. No nie wiem, no chciałem zagrać z top zawodnikiem, w pierwszej rundzie zagrałem. I tyle w temacie. No tak, żeby zagrać do końca, trzeba się zmotywować, to prawda. Sobie trochę okno otworzę, jak zwykle. Jasne, że można nadrobić tury na tory, tylko szkoda w ogóle, że z takim dla mnie słabym zawodnikiem, no ten 2300, tak, czeskomowy. Debiut zagrałem po prostu słabo, bardzo słabo. No dobra.
Dwie rundy za nami, 9 przed nami. Zobaczymy. I w ogóle to jest też śmieszne, że w tym momencie na przykład mogę trafić na zawodnika 2500 na Chess.comie. Więc ten turniej jest naprawdę ciężki. Po takich porażkach to już tutaj nie ma łatwych zawodników. Fuh. No, kubeczek jak kubeczek pulchnie mnie to, wiesz. Ale mi pocieszenie, punktów brakuje. A dzień dobry pani Kasiu. Oby same wygrane, jasne. Każdy chce wygrywać. Niestety każdy. Dzień dobry, 15, 11, 8, 1. Tak, otwarcie okna. Już wcześniej okno było, ale jednak powietrze już trochę orzeźwi. Tak, już wystawiłem głowę przez okno. I co mi na to przyszło? Dwa jajka. Oj, kurczę. A właściwie to takich turniejów online jak ten przygotowujesz się jakoś? Nie, nie przygotowuję się absolutnie. Nie, po prostu sobie gram. Ewentualnie czasem jak tam jakiś debiut poćwiczę, no to tutaj jest dobry moment na to, żeby te debiuty sobie ograć się z tymi debiutami. No, dzięki, maksymalna moc. 2360 ma FIDE, chłop, no to co z tego, no, co to jest? No ja mam trochę teraz mniejszy, ale to w zasięgu wszystko. No pograłem słabo. Znaczy, no tak, no. Dobra. Niech się ta runda już kończy, bo zwycięstwa są potrzebne. Hikaru gra z Rozenem. Zobaczmy. Pewnie nie widzicie całej planszy. Chociaż prawie całą pewnie widzicie, nie? Zobaczcie. Aj, remis! Wow! Ten Rozen jest dobry. Kurczę, remis z Nakamurą. Proszę, proszę. No nieźle. No i chłop już ma tutaj fajny materiał na analizę z Hikaru. No patrzcie, patrzcie, no. Rosen trochę pograł. Ale sto ile ruchów? Zobaczmy, jaki debiut grali. No tak, zwykły gambit hetmański. Ja nie gram gambitów hetmańskich. Ja powiem wam, mnie troszeczkę interesują debiuty bardziej ambitne. Nie to, że gambit hetmański czarnymi nie jest ambitny, bo nie, ale... No jednak to jest taki debiut, gdzie można próbować częściej, powiedzmy, zremisować. Chociaż tu jest bez piona. Nie, wyrównał. No tak jak widać, nie? Tak sobie tutaj ideologię teraz dopowiadamy do tego. No i tutaj już nie wypuścił tej pozycji, jak widać. No, Hikaru nie wycisnął. No trudno. Dla niego trudno, oczywiście. O, proszę, proszę. No nieźle, słuchajcie, się porobiło. Nitro, okno jest już otwarte. Jest zima, ale okno jest otwarte i to bardzo blisko mnie. Nie, to nie jest Gotham Chess, to jest I'm Rosen, I.M. Rosen. To jest inny zawodnik, Maciek. Linka do Tablet Tuesday, bardzo proszę. Znaczy, o ile... A, tutaj jest, ok. Już puszczam linka, proszę bardzo. Pewnie gdzieś, nie wiem, czy gdzieś można jeszcze oglądać Tablet Tuesday na internecie, nie mam pojęcia. Witam cię, Stefczyku. Dobry wieczór, Michał. Okej. Okay. To nie jest turniej otwarty. W tym turnieju może grać osoba, która ma tytuł szachowy, mistrz FIDE lub jeszcze niżej troszeczkę jest CM, czyli taki odpowiednik kandydata na mistrza polskiego, ale CM-a może chyba dostać osoba, która ma ranking Elo 2200, z tego co wiem, z tego co się dobrze orientuję. Mam nadzieję, że tak to wygląda. No właśnie, tutaj trzeba mieć jednak tytuł, żeby zagrać. Ale dużo jest dobrych turniejów, gdzie można sobie pograć. Dobra, słuchajcie, no tak, kobiecina, no świetnie. Uff, jakie wyjście. Gramy.
No i co? Gramy może E6. Może w ten sposób. Coś mi przecina, słuchajcie, a nie powinno. Może ja sobie wyłączę, chociaż to powinno wszystko działać. Dobra. No, gra dobrze, skoczek C4. Widać, że tutaj coś kuma w tych pozycjach ta dziewczyna. No, spróbujemy tutaj się przerzucić gońce. Chodzi o to, że jak ona tutaj zagra, to ja gram tak. Dobra, trzeba się skupić, słuchajcie, bo to nie jest takie proste tutaj grać. Fajnie było, jakby zagrała tu, to miał fajne wejście skoczkiem na D3. Skoczek B5 na jej miejscu bym zagrał. F4 też mi coś świtało. Może H5 spróbujemy tutaj rozerwać te piony, chociaż G4 będzie możliwe. Teraz E4, no właśnie. C4 jedziemy. Musimy tutaj skoczka wstawić. Jakaś wieża C8. Ewentualnie kwestia policzenia dokładnego. Na razie nie ma tego ruchu E5. No tutaj skoczek B5 prawdopodobnie będzie posunięcie. No wtedy mam bicie na przykład i hetman C7. To może wyglądać całkiem sensownie. No właśnie. Aha, tu. No muszę tak. Wieża pewnie zbije, ja zagram sobie tu. Tam będę groził ruchem. Na pionka oddaję, ale to świadomie. Świadomie, ale też i bez wyjścia w zasadzie. Tak się trzeba chyba do tego przyznać. Jakieś E5 pewnie będzie groziło. Skoczek H7 zawsze mam zagranie. Tu jeszcze wisi. Taki ruch to skoczek D3. Gorzej jak hetman C2 na przykład zagra. Takie wyczekujące posunięcie. Chociaż wtedy na B5 tutaj palnę. No zobaczymy. To jest chyba dobry ruch. No zbiję pionka, odbiję jednego. Teraz mam skoczek na przykład na D7. W ogóle może tu, jak skoczek to tutaj, ale wieża to też, oddać dwie figury za wieżę, dobra. Taki ruch jest jak najbardziej dobry. Myślę, że muszę wrócić, no E5. A teraz to bicie i tutaj wisi, no D5. Dobra, w pionkach się wyrównało. Ten goniec tam jeszcze u niej nie gra. Może B5 jakieś spróbować zagrać. Też może być ryzykowne jakieś bicie. Te piony mogą maszerować. Trzeba zawsze uważać. No ale mojej przeciwnicy kończy się powoli czas. To jest też dobra wiadomość dla mnie. Może tak? Kurczę, ja chyba muszę tak zagrać. Tutaj zagram sobie później. Jak bije, to bije. Ja bym na jej miejscu zbił skoczka na... ojej, to w ogóle gorszą wersję zagrałem. Chociaż nie do końca, bo na końcu mam bicie na D5. Dobra, poszło. A, to lepiej zagrała. Lepiej. Dobra, jakość więcej, ale pozycja jest bardzo trudna. Teraz mam opcję... Nie, nie mogę tutaj. Tu trzymam. Okej, no lecę pionem do góry. Nic mi nie pozostaje innego. Jak marsz pionkiem. Tak. Nie ma lepszych tutaj dla mnie opcji. Grozi w ogóle tak, muszę te piony bardzo uważać. Ewentualnie tak mogę je przytrzymać, ale nie chcę tak pasywnie grać. Tu jakieś wybicie na E5 się chyba szykuje. Już nie do końca, to może być bardzo niebezpieczne. Może tak. Zaatakujemy. Dobra, i tu jakieś takie, wiecie, jakąś presję. Ajajaj! Chwila, to ja to w ogóle
Podstawiłem strasznie. Te piony są zabójcze. Masakra. Wiecie, co to znaczy? Że to jest przegrana. To totalnie. Masakra. A tu jeszcze mam jakieś szanse przecież. Tutaj hetman, bicie. Hetman, król. Kurczę. No mogę z powrotem jeszcze spróbować. Jakiś mat może tutaj się wytworzy. Albo i nie. Rety. Ciężko policzyć. Chodzi o to, że ma trochę szach z koczkiem. Te szachy się powoli kończą. Czy ona ma tutaj jakiegoś szacha? A, tutaj mam szacha jeszcze jakiegoś. O kurczę, co tu się dzieje? Masakra. Co tu się wyrabia? A następny hetman wchodzi. Kurczę, masakra. Kompletnie nic nie widzę. Dobra, a tu mam szacha, nie mam. Kurczę. Oj, podstawiłem. Wygrałem na czas. O Jezus Maria. Widzieliście tą partię? Masakra. Masakra. Ale jestem ciołek, nie? Tidlet Tuesday! Ja bardzo przepraszam panią, że z panią wygrałem, ale to już taka siła woli. Pani miała tyle hetmanów i masakra. Nie, no nie wiem, co mam powiedzieć. Ale partia, nie? Gdzieś, oczywiście totalny wór tam był, no. Też bym tej partii wolał nie widzieć. Ale takie partie czasem też cieszą. I można powiedzieć, że... że to może być punkt zwrotny. Masakra. Nie wiem, o masakra, sorry. Jestem w szoku jeszcze. Cześć Andrzeju. No wpadł punkt, jakby miał już 3, a ja to słuchajcie, no to już nie facet, no. No nie da się grać wtedy. Ale punkcik taki w ogóle... W ogóle sprawdźmy, kim ta pani jest. No dobra. Kimś jest sobie. Okej. Fuf. Karma, można powiedzieć. No tak. Słuchajcie, jutro, czyli 17 lutego, wjedzie partia z 7 hetmanami. Więc zapraszam już serdecznie tam koło południa pewnie. No ale tutaj też tych hetmanów trochę było, nie? Poczekajcie, tu były 3 hetmany. Nie, tu były 2 hetmany, no ale trzeci był już w drodze, a czwarty już się szykował też do wyjścia.
tu był jakiś mat wcześniej. Ona też tak słabo pograła. To ja się nie dziwię, bo czasu miała mało. Tutaj się zastanawiam, czy po tym ruchu nie miałem takiego zagrania. Ha, król bije, słuchajcie. I też opcja chyba była zagrania w ogóle G2, żeby dorobić hetmana. To mogło być dobre. Na przykład zobaczcie, hetman F2, bicie tutaj. Powiedzmy, jak dorabia hetmana. A, tu zawsze jakiś szach istnieje. No nie, to nie. To nie, ewentualnie tak myślałem jeszcze. Król i tutaj by było też fajne, ale jest goniec. Ja to jednak tam w sumie pograłem trochę na aferę i się udało. Zastanawiam się, dlaczego mi troszeczkę tak tutaj przycina. Chociaż internet wszystko jest w porządku. Taki mały dyskomfort mam, słuchajcie. No dobra, może będzie dobrze. Lecimy. Kolejna partia. Sir, prawdopodobnie coś tam podstawiłem po drodze, na pewno. Ale już nie jestem w stanie do tego wrócić, wybacz. No jest punkt, dobra. Słuchajcie, trzeba rozegrać w końcu dobrą partię. No nie mogę grać jak kaleka. Jak w cudzysłowie oczywiście, nikogo nie obrażając, bo ja tu nie mam tego na myśli, ani zamiaru, słuchajcie. Ale nie mogę grać po prostu jak potłuczony, no. Skoczek A6, mój wariancik. Ktoś się zna na rzeczy. Zagrajmy sobie taki dziwny ruch. Chodzi o to, że jak będzie takie posunięcie i tutaj, to jak poskoczek C5, ja mam od razu B4, bo bronię na E4 tego pionka dwa razy. I tutaj sobie grzecznie wracam. Jeszcze z roszadą się nie będę śpieszył. Będzie F5, ok. Może z roszadą się trzeba spieszyć. Może nie. Gramy G4. Gramy tak. Teraz może jakąś roszadę zrobić. Cześć Łukaszo. To jest dobre zagranie. Nie będzie roszady. A tutaj przecież był pionek. A to jest standardowe zagranie. Kurczę. Dobra. Żebym też nie przesadził. Bicie, bicie. Hetman E7, co? Może tak. Bicie, jakieś H5. Dobra. Tak, tak. I H5. Myślę, że może być całkiem ciekawe, czy ja wtedy tylko zdążę zrobić roszadę. Chociaż jeszcze mogę wybronić, mogę zagrać tak. Dobra, bronimy. Zobaczcie, gońce pilnują tych pionów. To wygląda chyba solidnie. Kwestia, czy czarny jest w stanie to przebić. No też takie granie troszeczkę spokojniejsze, powiedzmy, nie bardzo ostre, daje trochę do myślenia przeciwnikom, więc może warto tę strategię zastosować, aby grać bardziej pozycyjnie. I właśnie to czynię, bo już mógłbym tam zaostrzyć, ale tutaj grając goniec F2 troszeczkę gram spokojniej. I może to dać jakiś dobry efekt. Tak czuję w kościach, że może to być ok. Oczywiście, jak się niczego po drodze nie podstawi. Marzy mi się tu długa roszada. No zagram, no właśnie, zagram A3, żeby hetman C2 później i zrobić długą roszadę. No nawet taki ruch, no dobra, hetman C2. Tutaj muszę pamiętać o tym pionku. I teraz, jak zrobię długą, goniec G5 taki jest niebezpieczny. Może zagramy zatem goniec G3. Chodzi o to, żeby wieża tego gońca mi nie atakowała. No dobra, tu będzie się chciał przebijać. Niech się przebija, to zawsze skoczkiem wybije. Jak zagra tak, no nie wiem, pomyślę później. Teraz kwestia, czy coś tutaj można lepszego. Nie no, ja myślę, że tak. Raczej będzie przepchanie. No to wybijemy, wybijemy. Skoczek A4, tu hetman broni. Wybił? Ciekawe.
teraz powinno to wyglądać bardzo dobrze. Może stać mnie teraz na taki ruch G5. No dla bezpieczeństwa zejdźmy tutaj sobie z tych związań nieprzyjemnych. Za chwilę jakieś G5, H5 mi się marzy. Dobra, teraz G5 jedziemy, teraz z czystym sumieniem. Tutaj już goniec się rozbryka po ruchu H5. Goniec po tej diagonali może być bardzo mocną figurą. Ok. No i tutaj jak stanę na G4, to będzie świetnie. Ok. No już jest świetnie. A, mogę zbić wieżę. On to robi specjalnie, bo wie, że moja figura jest wyśmienita. Wiecie co? Ja wieżę nie wezmę. Nie wezmę wieży. Sobie zagramy tak. Będziemy go tutaj cisnąć mocno. No i chyba skoczek w ogóle nie ma gdzie odejść i sobie zbijam kolejną figurę. Dokładnie, za darmochę. Widzicie, jednak nie warto było brać tej jakości, jak się okazuje. No tutaj mamy taki ruch, panie kolego. To już pozamiatane. No dobra, 2 na 4, więc po dwóch pierwszych jajach, zobaczcie, w końcu jakaś solidna partia, co mnie niezwykle cieszy, no. Solidna partia, no jest, no. To jest właśnie to. No. Teraz jest dobrze. Już się troszeczkę odbiłem. Kwestia teraz kolejnej rundy. Sobie tutaj odpalę. A się jakoś mi zamula. Dzisiaj trochę net. Tak, no teraz przyznam się szczerze, dobrze mi się to grało. Także, no, o ten uśmiech ostatnio niestety nie jest łatwo co zrobić. Ale dobrze, dobrze. Wiadomo, słuchajcie, wśród szachistów jest coś takiego, że jak się wygrywa, idzie dobrze w turnieju, no to jest oczywiste, że ma się dobry humor, jest fajnie, tak? Jak się przegrywa, nie idzie w turnieju, no trzeba mieć dobrą psychę do szachów szczególnie. To jest klucz do sukcesu. No i też naturalne jest to, że są nerwy, potem się człowiek złości. No, widzieliście tydzień temu, co się działo, albo na któryś tam turniejach. No wiadomo, nie? Wiadomo, jak to jest. Jesteśmy tylko ludźmi. A, teraz jest chwila przerwy, ok. Chwila przerwy, bo po czwartej rundzie jest... O, to sobie zerknijmy może na Firuzję. Ach, chłopak nawet nie dał się nacieszyć swoją grą. Może na mojego przeciwnika, może na niepomniaczego. No kurczę, chłopaki, dajcie popatrzeć, jak gracie. O, jest jeszcze mój przeciwnik, ma 3 z 3 i jest czarnymi. Uła, ma kłopoty ogromne. No to partia jest w topa. No wieża D7 tylko, hetman F8. Tak, tak, no tutaj jest... No właśnie, to jest pozamiatane. Map. Oj, mój przeciwnik jednak nie był aż taki silny. Znaczy był, no nie jest oczywiście, no to akurat przegrał, no trudno. Widzicie, najlepsze mi się zdarza, gonimy. Gonimy, gonimy. No tak, spokojne szachy poszły i poszła dobra partia, ale no, te szalone szachy też są fajne, no jakby nie było, szczególnie jak wyjdzie. No tak, mydło, ale wiesz co, tutaj w tej partii po prostu zagrałem dobrze debiut przede wszystkim, a przeciwnik trochę niedokładnie i to się zemściło. No tak, niby tam ta przegrana z arcymistrzem nie jest wstydem, ale tam bez gry totalnie pograłem. Ach, słuchajcie, wiecie co? Wiecie, że ja dopiero zauważyłem, że on tutaj mi atakował hetmana? Serio. Ja dopiero to zauważyłem. Jakby nie zagrał tego ruchu, to bym podwalił hetmana, bo kompletnie nie widziałem. Przyznaję się bez bicia. Jakbym na przykład nie miał tego ruchu. Powiedzmy, goniec by stał tu. Ja bym zagrał, nie wiem, no, zagrałbym tu gońcem i bym podstawił tu hetmana, no, jak Boga kocham. Kurczę, ale nie mieszajmy do szachów Boga, no. Boga do szachów w ten sposób. Nie, 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 nie.
Dobra, całkiem przypadkowo też wyszło. No dobra, kurczę, ale nie byłem świadomy, że tu jest hetman pod biciem. Ajajajajaj. Okej. Powoli się tu sytuacja klaruje. Erik Hansen jak zwykle, 4-4. Co ten gość ma w sobie takiego? O, zobaczcie, Funo 09. Z Funem graliśmy wielokrotnie. Funo jest kolorem czarnym. No tak, tutaj powinno być raczej gładko. Dobrze mówię? Czarnymi gra. Czarnymi musi grać czarnymi. Ten jeszcze gra. Tak, Funo zwyciężył. Okej. No już powoli te partie się kończą. No, wygrałem dwie z rzędu. Udało się. Także spoko. A, tam mydło. No nie widziałem tego. No dlaczego mam tego nie mówić? No nie widziałem. Widzicie, ostatnio hetmany podstawiam. Jest szansa. Ciekawe, kogo obstawiacie do zwycięstwa w tym turnieju? No oczywiście to jeszcze jest szeroki wachlarz. Dużo zawodników ma po 4 punkty, a niekoniecznie ten zawodnik, który ma 4, musi wygrywać. Ale, no kogo obstawiacie? Firuzja, nie wiem, Nakamura może, Niepomniaszczy. Także, nie wiem, może jakiegoś innego macie tutaj faworyta. Ciekawy jestem, kto dzisiaj zwycięży. Ktoś mało znany, czy mniej znany powiedzmy, czy jakiś tam top faworyt. W końcu jakiś Polak by wygrał ten turniej chyba. Nie wiem, czy się w ogóle to zdarzyło kiedykolwiek. Myślę, że Janek Duda miałby. Tomasz Markowski na przykład gra w turnieju. O, proszę bardzo. No tutaj by trzeba było mieć dobry net. A coś z tym netem muszę zrobić kiedyś w końcu. Witam Cię. Lubię. No Michale, nie no. Ja oczywiście nie jestem w stanie wygrać tego turnieju. Za słabe umiejętności, ale z tych arcymistrzów naszych, no ciekawy jestem, czy Janek by miał szansę ten turniej wygrać. Ja myślę, że no tak, no oczywiście, że tak. Pewnie, że miałby szansę i to bardzo duże. Myślę, by był jednym z faworytów. Hansen? Myślisz, że nie? Myślę, że Hansen nie da rady. No Firuzja gra bardzo dobrze, oczywiście, to prawda. Ja myślę, że taki Kuzubów Jury nawet mógłby być jednym z faworytów. Takim arcymistrzem 2650 około. Aleksander Bortnyk też bardzo nieźle gra w szachy, ale powiem wam, że z nim wygrałem jedną partię, 3 plus 0, tylko że nam ucięło wtedy turniej i niestety nie ma dowodu tej partii. A szkoda. A szkoda. Tutaj za wygranie Johnny są dolary. Za pierwsze miejsce bodajże jest 750 dolarów, ale bij zabij, nie wiem dokładnie, czy tyle. A następne miejsca nie mam pojęcia. Nie interesuje się akurat tutaj, jakie są nagrody, więc można gdzieś pewnie to sprawdzić. No. Jakbyś może Kacprze spróbował znaleźć, jakie są nagrody, tak z ciekawości, jak masz ochotę, to zobaczymy. Chyba, że ktoś z Was by spróbował znaleźć rozpiskę nagród. Rozum mówi, że nie Hansen, ale serce by chciało, żeby wygrał. Chłopak by się fajnie cieszył w końcu. A myślę, że się cieszy cały czas. Ma streamy takie dosyć szalone tam z bratem chyba, nie? Znaczy, no tak, ja tam ich bardzo dobrze kojarzę. Co z tym hetmanem? No nie widziałem, że tutaj może zbić, aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, że teraz jest mój ruch i ja zagrałem tutaj z szachem, więc przeciwnik się poddał, bo tu leci hetman. Skoczek nie może oczywiście wybić, bo jest związanie. Ale nie widziałem, że tu hetman wisiał. Tak po prostu poszło to posunięcie. Ale to by było smutne, słuchajcie, tak? Jakbym nie widział tego ruchu i bym przegrał tę partię, grając jakiekolwiek inne posunięcie, powiedzmy, no to by była smutna partia, no. Znaczy smutny wynik w dobrej partii. No to takie partie mogą bardzo denerwować. I że tak powiem, denerwować i zniechęcać dalej do gry. Na szczęście się udało. Postaram się widzieć. Ja tu miałem jeszcze minutę 40, ja się zastanawiam, czemu ja tak szybko gram. Czasem trzeba się zastanowić. Pierwsze miejsce 750 dolarów, drugie miejsce 400, trzecie 150. No to jak sobie siąść na 2 godziny do takiego arcymistrza, można sobie popykać. O, dobry wieczór, Wrotku, witam Cię serdecznie. Strzelcu, co ty piszesz? Już czytam. Raczej przez najbliższy rok nie będzie mnie interesowało, jakie są nagrody, ale jak tytuł wpadnie, to można zobaczyć. Jo.
Zgoda. Trzeba podnosić poziom, a nie patrzeć na nagrody. Szczególnie juniorzy, moi drodzy, według mnie robią podstawowy błąd, ale to może niekoniecznie ich wina, tylko, nie wiem, trenera, rodzica, głównie rodzica chyba. Nie chcę to oczywiście na rodziców zwalać, ale juniorzy lubią niektórzy grać, oczywiście nie wszyscy, grać w takich turniejach, gdzie są dużymi faworytami, bo można wygrać nagrody, a to jest oczywiście bardzo duży błąd. Raz powiedzmy na 6 turniejów, takich turniejów można sobie zagrać, żeby trochę się rozegrać, ale nie cały czas, no bo poziomu nie zdobywamy wyższego. Junior powinien grać w jak najsilniejszych turniejach dla siebie i dostawać mocne baty, żeby się uczyć. No to jest bardzo ważne według mnie. Oczywiście trzeba mieć tam też psychę mocną, bo cały czas jak się przegrywa, no to wiadomo, że się trochę można zniechęcić, ale no na tym polega ten sport. Za najlepszy stream jest też jakaś tam stówka dolarów, tak. No, w tym czasie myślę, że nie mam dużo streamerów tutaj gra. Przede wszystkim Hikaru. Tak. Dzięki tutaj, że podaliście nagrody. Cześć Piotrusiu, pozdrawiam cię serdecznie. No, Hikaru streamuje, ale nie wiem, czy nagrody się łączą, jeżeli Hikaru byłby bardzo wysoko. Nawet w sumie nie wiem, jakie są zasady, więc też ciekawe, ciekawe to jest. A, Firuzja też streamuje. Tak, ale ci zawodnicy, wiecie, zawsze są raczej w czołówce. Chociaż nie zawsze, macie rację, bo jak coś mu tam nie wyjdzie, będzie powiedzmy siódmy, ósmy, no to nie ma nagrody, ale za streama zdobędzie. Tak, także tutaj szanse raczej są mikroskopijne. Który mistrz świata mówił, że żeby zostać mistrzem świata, nie graj w turniejach dla wszystkich? Oj, nie wiem, który. Słuchajcie, teraz czytam bardzo ciekawą książkę. Ostatni bastion umysłu. Ta książka jeszcze nie wyszła, ona dopiero 10 marca wychodzi. Za dużo też nie mogę powiedzieć o niej, ale bardzo mi się podoba. Tak już na wstępie. Dobra, moi drodzy, jedziemy i ciśniemy. Ciśniemy D4, gramy tak. Okej. No dobra, zagram te E6, będę próbował sobie tak troszkę inaczej, chociaż królewską indyjską mogłem próbować grać. Jakiś B6 może z tej strony. Co? Aha, w ten sposób pograł. No dobra. No kurczę. Tu się robią groźne rzeczy. Muszę tak. Będę miał złą pozycję, słuchajcie. No nie, to nie mój debiut, właśnie dlatego też pozycję już dostałem gorszą. Bo on tu bije skoczkiem. Jeszcze nie zbił. No to pozwolił zrobić roszadę. Ale skoczkiem zbije i... Co? Fatalnie gościu gra. Mega fatalnie. No tak, bronię gońca i już będzie musiał wybić. No i tutaj wymianki jakieś pójdą. No to fatalnie pograł. Mógł o wiele lepiej. No skoczek F5 jakiś grozi, okej. Ale jeden skoczek F5 mi chyba tu krzywdy nie zrobi. Zbijmy to. Tutaj ma bicie. No ale tam wziąłem jakiegoś piona również. Pytanie, czy tutaj nie zbić? Zbije tu, tu mi zbije. No dobra, zbijmy tutaj. Wracamy. Jak to w pionach wygląda? Na razie jest pion więcej. Uciekamy tutaj. Skoczka nie ma, bo wybijam. A skoczek jest groźną figurą. Mogę tak próbować grać na wymianę hetmanów. Jeszcze ustabilizować. Może wieżę na D8. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy tej wymiany. Tam jakieś, jak nie wymienię, to pójdę gdzieś na H5. Tu muszę bronić, pamiętać o tym. Sobie zadeklaruję, może akurat będzie chciał wymieniać. Nie chcę.
Spróbujmy tak. To tutaj chyba wymienię już, co? Mój skoczek, jak tutaj zbiję, będzie stał źle, bo tutaj on ma dobrą grę, ja mam tego piona więcej, ale on ma dobrą grę. Mój skoczek nie gra. No ale 5 musi grać. Zdziwiłbym się, jakby nie zagrał. Czy ja tam pionami mogę maszerować? Nie za bardzo, tu jest bronione. Co? Aha, tu. Dobra, a tu nie mam wyjścia. W ogóle bardzo słabo gra mój przeciwnik, według mnie. Bardzo słabo, słuchajcie, teraz tutaj bije. Niezwykle słabo. Mógł niedawno tutaj już załatwić. Gram, żeby nie było G4. No tutaj tego skoczka będziemy przeganiać. Bronić na chwilę trzeba. Nie kumam zawodnika. No idziemy. No to do przodu. Powiedzmy tak, z planem zdwojenia wież. Okej, skoczek w ogóle wyłączony jest z gry na chwilę. Co ja tu chciałem zagrać? Tak, chciałem zagrać. Jeszcze przeciwnik mi pomaga w tym. Masakra. G4. Do góry. Wieżę troszeczkę wydłużamy. Szacha damy. Może to i nie głupie. Dobra, tak, może spróbujemy. Pionem czy wieżą? Może wieżą. Pionkiem byłoby od razu, nie? Pionkiem trzeba było, przecież skoczek odchodził, wieża 4, ale pograłem. Sierota. Tutaj. Jedyny sensowny ruch to tu. Tu bym się na jakiegoś mata nie nadział. Zawsze mam wybicie. Zaawansowane piony. Okej. Szacha mogę dać. Nie, przeciwnik bardzo słabo tutaj to gra. Mega słabo. No to co? Wybijam po prostu, nie? Tu mogę wybić. Debiut pograny gorzej, ale przeciwnik jeszcze gorzej pograł. No ale jest punkcik i 3 punkty na 5, więc jest już całkiem miło. Co tam piszecie? Już czytam. U nas jest trudniej o mistrza krajowego zdecydowanie niż NM w USA, to prawda. Moim zdaniem, jeśli chodzi o streamowanie szachowe, to PS Mariancello najlepiej pod względem całokształtu streamu, moja własna opinia. Dzięki, miło mi. No, słuchajcie, my się z Maćkiem znamy osobiście, że nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym. Maciek mieszka w Rągowie, ja w Olsztynie, całkiem niedaleko od siebie, ale po prostu się znamy, no. I tyle. Najbardziej bawi mnie gra i nagle słyszę, co? Mnie też. 2200 na... Aha, to polska pierwsza kategoria. Dobra, to piszecie o kategoriach. Dzięki serdeczne, White. No widzisz, mówię White, bo już zapomniałem imienia. Wybacz. Po Niku będę tutaj się zwracał. Mat w 3, poskoczek D5, w którym ruchu strzelcu? Możliwe, że było, oczywiście. No fajnie, że wróciłeś do szachów. Maciej ze swoim humorem jest niepodrabialny. No to prawda, to prawda. Ma chłopak talent. Title Tuesday, Lipko, Lipski. Dwa jaja zniesione, ale 3 z rzędu teraz wygrane, więc jest ok. Pierwsza partia była z bardzo silnym arcymistrzem Artemijewem bodajże, czy Artemijewem, jakoś tak.
No nie ma za co. Nie ma za co, White. Panie Szachuś, ile tam w bicepsie siedzi, bo koszula ledwo wytrzymuje takie napięcie. Wiesz co? Bo mi brzuch tutaj rozpiera w bicepsie. Kurczę, blady, żebym ja to chociaż ćwiczył. No, chyba trzeba zacząć. Wiesz, ciasna koszula, rozumiesz? Ja jestem za duży na tę koszulę. Ja jeszcze zrobimy formę, słuchajcie. Spróbuję zdążyć wszystko przeczytać. Bartek, tak, tak, ja wiem, że Bartek, już sobie przypomniałem. Tylko Mariancello nie powinien analizować partii ze swoją wiedzą. Słuchajcie, nie, 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 ja tu się nie zgadzam. Każdy ma swoje zdanie. Widzicie po popularności, że to też, znaczy to też, to świetnie się sprzedaje i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pozdrawiamy Maćka. I takie jest moje zdanie. Grałem z Dawidem Czerwem 2 razy kiedyś, jeszcze jak był dzieciakiem i w sumie już jak był dorosłym. Grałem, grałem, na żywo oczywiście grałem. Dobry wieczór, petarda. Ja jestem twoim minikiem, to może zapamiętasz. Rewersik. Ojej, słuchajcie, nie wiem, czy ja wszystkich was zapamiętam. Najlepsze jest to, że ja imiona czasem zapominam swoich dzieciaków, które uczę, ale w grupach też nie sprawdzam obecności u nich wszystkich, ale chodzi o to, że ja wzrokowo to każdego po prostu zapamiętam, że... No zapamiętam wzrokowo, ale z imion to kurczę mam problem. Znaczy nie zawsze, oczywiście pamięta się tych, których się bardziej chce pamiętać, nie? Ale wzrokowo myślę, że każdą osobę jestem w stanie, jakbym was tutaj zobaczył to... Tak, doczytałem, piracie, doczytałem. Pod dużym kamieniem duża ryba siedzi. Andrzeju, rozbawiłeś mnie. Nie, to nie jest tak źle, słuchajcie. Nie jest ze mną tak źle. Nie, nie, to nie jest tak, że ja mam taki brzuszek piwny. No może tam trochę, chociaż piwa nie używam teraz. Więc nie, nie jest ze mną tak źle, ale oczywiście mogło być lepiej. Iwko, no to mamy tutaj zawodnika z Polski. Iwo Godzwon, pozdrawiamy. Bardzo młody, a to jest młody, junior? Chyba jeszcze junior. Bardzo silny zawodnik, bardzo silny. No tutaj rozegraliśmy tych partii trochę ze sobą kiedyś, na żywo. Witam Cię, Mr. Secret. Okej. No tutaj z Iwką mamy tego samego trenera. Żeby było ciekawie, tak, zagrajmy. Tak grał Kasparow, pamiętam. No to jakieś A4 oczywiście można próbować. No tu wymiana, no właśnie, on tutaj wymieniał mi często, kurczę, zapomniałem o tym ruchu, ale chwila, chwila, no wymienić muszę. Jakoś tutaj się muszę dostać do niego. Tak, może. No to trzeba jakoś strategicznie pograć, z juniorem do końcówki może. Skoczek stoi troszeczkę nienaturalnie. Okej. Tak, zagrajmy, bo E5 musimy trzymać pole C5. Tutaj się będzie wbijał, okej. No to czasem gra jest na niuanse. Na pewno staje trochę gorzej. Kwestia jak dalej to wykorzystać. Spróbujemy H4 mimo wszystko. To może mnie nieco osłabić, ale spróbujemy. Tutaj wybije oczywiście. Gdzieś hetman może na E2 trzeba zagrać. Okej, aha, to spróbujemy. Chodzi o to, że po tym ruchu bicie i tutaj jakieś tam też podwiski będą. Trzeba wieże przestawić. Moje wieże w zasadzie nie grają. Myślę, że czarne są zadowolone z pozycji. Ja też zresztą powinienem. Wieża gdzieś musi grać. Chociaż taki ruch to zawsze mam teraz C5.
Pytanie, czy to G5 tutaj wchodzi? Jak widać, weszło. Może być to nieco ryzykowne. No jeżeli tu, to zagram tak. Hetmana potrzebuję, koniecznie. Na H trzeba grać. Tutaj z pola. A skoczek F4 może z powrotem jeszcze zagrać. No ciekawe, ciekawe. Jak to się rozwinie? Hetman E4 to musiał raczej. Wymienić muszę. Tu zaatakować. Tutaj bicia nie ma, na szczęście skoczek broni. Tego wyszło też przypadkowo. Tutaj poszło. Oho, jak wybije, moja wieża nie wejdzie tam szybko, niestety. Tu się robi powoli gorąco. Tu nic nie da. Jednak chyba trochę źle pograłem. Wybije to skoczek, wybije bardzo niebezpiecznie. No dobra, wybić muszę. Chyba nie dostaję mata, co? Tu uciekam. Na bezpieczną przystań. Tutaj spróbować później. Skoczek D4 grozi. 58 sekund. Właśnie, to są te partie takie niełatwe. Pozwoliłem skoczkowi wejść. Przy większej ilości czasu to pewnie coś tam lepiej by się pograło, no ale jest jak jest. Tu mam opcję. Wróćmy. Teraz jest opcja wieża H1. Słuchajcie, nie wiem co grać. Jemy tak. Bym też nie przesadził, ale ryzykować trzeba. Jeszcze. Mamy szach. I jest hetman. Uho.
No jest zwycięstwo, no. Mamy zwycięstwo. Jednak to ryzyko się opłaciło. No, powiem wam, z Iwem to nie jest tak łatwo wygrać. No, ale moja strategia takiego, powiedzmy, jakby to powiedzieć, wyczekująca, tak? Rzuć się na mnie, przeciwniku, to z kontry dostaniesz. No i tak wyszło. No cóż, taka strategia. No ale poszło dobrze. Dobrze, takie zwycięstwo zawsze cieszy. Pozdrawiamy Iwa. Chyba moje pierwsze zwycięstwo z nim. Na żywo udawało mi się też dobre pozycje z nim dostawać, ale niestety tam dostawałem w trąbę po jakichś tam podstawkach. No cóż, zawsze fajnie wygrać z młodym, silnym zawodnikiem z naszego kraju przede wszystkim. Mamy 4 punkty, słuchajcie. Tak, 4 na 6, to już jest bardzo ładnie. To już jest dobry wynik. To już jest więcej niż w tamtym tygodniu. A jeszcze 5 partii. To jest niesamowite. No mydło czasem się zdarza tutaj, wiesz. Coś ugrać, to prawda. Aż się cały spociłem. Dziękuję serdecznie za punkty, ludzie. Dzięki, 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 dzięki. No moi drodzy, jest trochę tej gry. Gramy. Gramy, jesteśmy w grze. Może te partie nie są jakieś takie super świetne, no ale punkty się zgadzają póki co, więc to się liczy na ten moment. No i fajnie, fajnie. Jest nas ponad 200 osób na żywo. Bardzo mi miło. Dzięki, że jesteście. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. No to są takie rekordy mojej oglądalności na Twitchu. Świetnie. Świetnie się dzieje. No moi drodzy, no co? No 4 punkty na 6. Teraz poproszę jakiegoś arcymistrza. Nasz mi się jeszcze łapki trzęsą. Jak to się wszystko zmienia, nie? Od wyniku partii. No pewnie miałem gorszą. Ja tu może trochę cofnę, ile jeszcze czas pozwoli. No miałem trochę gorszą, na pewno tam taki grałem dziwne ruchy tymi wieżami, no tutaj przeciwnik mnie trochę załatwił, chociaż ta pozycja nie wiem, czy jest gorsza, na silnik trzeba wrzucić, już za późno. No i mamy tutaj co? Mistrza Międzynarodowego, jedziemy. Nie grałem z Hikaru niestety jeszcze nigdy. Tak? Aha, dobra, mamy to. Może zagramy sobie teraz H4. Dawno nie było tego ruchu. Ciekawe, jak zareaguje przeciwnik. Tak można. Dobra, E3. Goniec G4? A ja gram Hetman B3, uciekam z tego związania, taki ruch grozi. Tu wisi. Po Hetman B6 bym chyba zagrał C5. Zagramy C5. Bez Hetmanów będziemy ładnie grać tutaj. I od razu rzucimy się tutaj do gardła. Chodzi o to, że jak on wybije, wybijamy gońcem i zawsze tu wymienimy. I to będzie, myślę, że dobry układ dla nas. Król do centrum, B4. H4 jednak mi się teraz nie przyda, ale pozycja dzięki temu jest taka, jaka jest z tymi pionkami, prawdopodobnie. No właśnie, wybić muszę. No i B4 trzeba. On E5 oczywiście będzie kąsał. F3 można przekurzyć. O, tak gra. Ok. No Hetman D2. Hetman. Chciał mieć Hetmana. Król D2 oczywiście. Kwestia teraz struktury, tak? Kurczę, tutaj się przebiją. Kwestia jak grać dalej. A może zagram te H5, może się przyda. Taka bezpieczna końcówka, myślę, że w miarę bezpieczna. Tutaj zdwoić wieżę z tej strony. Pewnie będzie G5, nie?
A to jakiś tutaj goniec F5 sobie wtedy zagramy. Czy ja tu mogę wtrącić? Coś mi to da? Chyba nie. Chociaż tu. A, spróbujemy. Ryzyk fizyk. Chodzi o to, żeby tutaj skoczek nie miał w ogóle gra, jakiejkolwiek gry. A jeśli wybija, będę mógł się przez G5 przerzucić tutaj wieżami F4. Dobra, ale to tak sobie gadam, gadam. A, to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste. Spróbuję tam postraszyć jakimś G5. B5. Krzysztof, ucz się pól. Dobra, to trochę mnie lekki stres tutaj ogarnia, słuchajcie. Lekki stresik. Pytanie, czy zaryzykować, czy nie ryzykować. A wróćmy sobie grzecznie. Aha, taki ruch może być. Tutaj będzie wisiało. Może być taki ruch. Dobra, wracam. Może H6 było za szybkie. Teraz tak patrzę. Wybić? Właśnie, to są te decyzje trudne. Wybiję to. Muszę tam się próbować przebić, nie mam wyjścia, muszę kontrę łapać. Jeżeli tym zbiję, to C6. Muszę tam coś próbować, nie mam wyjścia. Przypuszczam, że mam trochę już gorzej. Chyba się nie popisałem za bardzo. Bez piona, bez perspektyw większych. Ciężka pozycja właśnie do gry. Kurczę, bardzo ciężka. Wiem, że tu jest bicie, no widzę to. Och, jeszcze w tej wersji świetnie. No, to tego nie widziałem, ale mnie tutaj zarżnął. A szkoda, bo się rzuciłem na niego niepotrzebnie, jak widać. No niepotrzebnie się rzuciłem. Szkoda mi tej partii, powiem wam, bo nie powinienem tak łatwo przegrać. Co mogę powiedzieć? No, szkoda, szkoda, szkoda.
Nie jest jeszcze źle, ale już trochę się wkurzyłem, bo nie, no, nie powinienem. Może, wiecie, no ta pozycja nie może być tak łatwo przegrana dla białych. Białymi jakbym tutaj zamurował, znaczy po prostu starał się stać w miejscu, grał jakieś może proste ruchy, bym pewnie tego nie wtopił. No ale powiedzmy F3 poszło, tak. Może H5 zbyt ostre, może trzeba było trzymać pionki na czarnych polach, ustawić F4, taki beton powiedzmy, tutaj G3 i to trzymać. No i tak trzeba pewnie było grać, stać w miejscu. No tak pewnie trzeba było grać, no przeciwnik też w debiucie się nie wykazał. Tutaj może zły plan, ten wieża H2, może w takim razie... No wiecie, jakbym chciał grać na remis, no to bym tutaj wybił, no ale chciałem grać na wygraną, trochę też mi się w głowie tutaj tak przestawiło, że chcę ciągle wygrywać te partie. No i wydawało mi się, że to jest okej. No, tak teraz patrzę, że może trzeba było wybić, ale wtedy czarne według mnie zyskują dobrą grę. No, może to za szybko, może trzeba było tak zagrać. Może by nie grać G6, żeby nie grać H6. Trudna się pozycja zrobiła. Aha, no tak. I się przerzucić skoczkiem z E2 na G3. No jakbym widział ten plan, to bym tak zagrał. Kurczę, zapomniałem o tym planie. Dobra, istotne. No ale to jest porażka typu... zagrałem dobrą partię, na własne życzenie przegrałem. No i tylko tyle. No dobra, co zrobić? Ile punktów w ogóle? 7 partii było, mam 4, tak? 4 punkty. No, powinno być 5. No, tak naprawdę nie wiadomo, ile powinno być. Dobra. Czekamy cierpliwie. O, cześć, tata Juli, witam cię. Jakobs, cześć, cześć. Się działo. Działo się trochę podczas tych pierwszych 7 rund. Zostały jeszcze 4. Oby poszło. Aha. Dobra. Dobra, jest ok. I co tam, moi drodzy, u was ciekawego jeszcze? Piszcie, chwalcie się swoimi osiągnięciami w szachach, planami, może jakieś macie w planach turnieje. A kto z was na przykład wybiera się, o ile to jeszcze w połowie marca, w połowie lipca, nie wiadomo czy się odbędzie, ale jeśli się odbędzie, do Pardubic, czy ktoś jedzie? Czy ktoś się wybiera do Pardubic, na chyba jeden z największych festiwali w Europie. Bardzo fajne zawody, bardzo ładny turniej. Więcej było na streamie kiedyś, już dzisiaj było ponad 200, mydło. Witam cię, witam. Tomid. No, gratulacje. Mówię, która godzina. Cześć, Alfa. No dobra, moi drodzy, dobrze, jest dobrze. Ja miałem tam jechać do Pardubic, ale na razie to nie wiadomo, jak to będzie. No nie wiadomo. Ja się wybieram. O, słuchajcie, jest kolejna runda. IIM, niestety. No niestety, to w sensie takim, że po porażce jest kolejny bardzo silny przeciwnik. No walczmy. Dobra, może teraz spróbujemy zagrać trochę swoje. Prowokacja do E5. Okej, system Auerbacha. Jednak nie tutaj. Dobra, gramy tak. Dobry wieczór, Marines. A jak się robi mrówkojada? Zadajecie mi pytania. Okej. Okay. Krzysztof, skup się na grze. Tak, juch. O tak, chyba trzeba. Skoczek D2 niestety jest taki nieprzyjemny. Dobra, tak musimy. Poszedł tędy. Okej, okay, zgrajmy tak. Tu się chcę wbić.
Kurczę, wydaje mi się, że mam dobrą pozycję teraz. On chyba źle zagrał tym gońcem. I mogę wybić to, czy skoczka wybić lepiej? Sam już nie wiem, czasem słuchajcie, co jest lepsze. Może skoczka, chociaż tutaj. Gońca jak wybije, to zawsze para gońców, nie? Wyprowadzę najpierw każdą figurę, żeby mieć w gotowości wieżę. F5 oczywiście istnieje taki ruch. Tu będę trzymał, no i DF5, nie mam wyjścia. I skoczek F4 może być później. Trzeba uważać. Po tym ruchu zagram B6. No chyba wolę grać to czarnymi. Wybił. No właśnie, bo jak zagram tu, to ma taki ruch. No niech ma. Wyjścia nie mam. Nie zagrał tak. Czy ta pozycja jest dobra dla mnie? Ktoś mi powie. Czy ona jest ok? Tak. Najpierw tak przerzucę. Istnieje taka możliwość, że teraz skoczka bym zbił. Czy ja się potem przebiję? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest dobra decyzja. Przerzucę sobie hetmana. Nie z zamiarem zbicia, ale tutaj trochę postraszyć. Przerzucić króla. Bez tego końca wygląda dziwnie, ale tu jeszcze jest B6. Skoczka przerzucić muszę. Skoczek nie gra, oczywiście, w tej sytuacji. A tak czuję, że to musi być takie zagranie. Skoczka przerzucam. Może jakiś taki ruch nawet istnieje. No tak, tutaj króla muszę spędzić. Takie zagranie na pewno istnieje, muszę tak zagrać. Jak zagra G4, tutaj? O proszę. Czy ja mogę tu? Nawet bym powiedział, że muszę. Chociaż puszczę tu. Za długo myślę trochę. Dobra, biję tutaj. Niech już będzie. Nierównomierne piony. Na tego piona się będę czaił. Takim posunięciem hetman F7. Jeszcze tego piona trzeba bronić. Trochę w tempa chyba jestem do tyłu. Różnopolowe gońce, właśnie. Tak, się przytrzymamy. Tutaj będę naciskał. No, bronić muszę. Na G6. I tutaj naciskamy mocno. Ważne, że hetman nie może zagrać na H5. Ja tak, jak tego zdejmę, zrobię centrum. Może być dobrze. Może być dobrze. Tutaj? A jak zbiję i zagram tak? Kurczę, ale gościu zaostrza. Dobra, biję. Nie muszę tam jeszcze oczywiście grać, ale mogę. Skoczek bije. No się porobiło. No skoczek musi wybić. Nie, tam nie mogę. Kurczę, tutaj muszę. Hetman B2. Ajajaj, nieprzyjemnie to wygląda. Przyznam się, nie wiem, co to za pozycja. Trudno.
No widzę, niestety tu mi zagra wieżą. A, i tutaj jeszcze idzie, muszę tak zagrać. O kurczę, to nie ma w ogóle. Ajajajajaj. Kurczę, ale mnie złapał, no. A dobra poza była. No i widzicie, kolejne dwa jaja z rzędu. Kurczę, szkoda. Szkoda, bo była bardzo dobra partia. Bardzo dobra partia. Ja zagrałem znowu tak ryzykownie, no. Aj, kurde. Co z tego, że mistrz międzynarodowy? Zobaczcie, on grał bardzo źle debiut. Ta pozycja jest bardzo dobra dla czarnych. No F5 trzeba, no ta pozycja stoi ok. No bardzo dobra pozycja czarnych. Może za szybko zbić tego skoczka. Może to by było za szybkie. Może tak trzeba by było zagrać. Faktycznie może to by było lepsze. Jest idealna pozycja po królewsko-indyjskiej, słuchajcie. No wręcz idealna. Para gońców w ogóle, goniec otwarty, wszystko gra. No dobra, powiedzmy bicie, jeszcze poszło jak poszło. Ten IM grał bardzo źle, no ja jeszcze gorzej, kurde, to mnie właśnie wkurza. No tu trzeba było. Może tutaj? Może tutaj hetman bije, hetman D4. On wierzyłby się, wsparł tam na pewno. Ale tak trzeba było grać i tu napierać na pionka słabego. No tak trzeba było grać, wymienić i nie czaić. A ja sobie kombinuję, tracę posunięcia na pionka, gdzie akcja się tutaj dzieje. Chociaż też wydawało się, że tutaj akcja nie dzieje się jakoś szybko. Równie dobrze mogłem też tak zagrać. No ale dobra, poszło tak, on wierzył. No i tak, nie doceniłem skoczka na E4. To się muszę przyznać bez bicia. Tu można było chyba zbić jeszcze. No można było, no. Szach, no i bardzo nieprzyjemna sytuacja. Kurczę. Ale zaraz, dlaczego nie zagrałem wieżą na przykład tu? To nie wiem. Albo najpierw skoczkiem tu, nie, bo wieża bije, tu bije, bije. O, ciekawa też końcówka w sumie. No właśnie. Słuchajcie, ta partia mnie bolała. No bolała, bo partia była bardzo dobra. No, on nie zasługiwał na te 5 punktów w tym momencie. 4 punkty na 8, niestety. No to jest karma. Tu musiałem i tutaj poszedł. No właśnie. I to jest chyba w topa, bo po prostu wchodzi wieża. No i wieża wchodzi. Tu ewentualnie. Tego też ruchu nie doceniłem. Chodzi o to, że jak... ja myślałem, że to jest dobrze, a jednak nie jest. Chodzi o to, że jak tu, no to jak ja zbiję sobie tego pionka, to idzie pionek H7. No i tutaj drobienie hetmana. Jestem w kropce. No tego ruchu nie widziałem. To już i tak dosyć forsownie szło, niestety. No dobra, brzydka partia. Znaczy brzydko zagrałem końcówkę. Sio. Witam Cię, Poiski Orzeł. Polski Orzeł, Poiski Orzeł. Zrobiły pionę robotę, ale szkoda mi strasznie tej partii. Szkoda, bo też powinienem ją wygrać bez problemu. Czegoś tam jednak brakuje w ostatnich tygodniach w tej mojej grze, żeby trochę przycisnąć. No ale 4 punkty, 4. Żeby się na 4 punktach nie skończyło, tfu, tfu. No tak, faktycznie miałem sporo czasu, mogłem pomyśleć. Ale to też zwykle też tak jest, że jak masz więcej czasu, a przeciwnik mało, to też grając szybko wybierasz na nim presję. To tak na dwoje babka wróżyła tak naprawdę w takich sytuacjach. To ciężko powiedzieć, która strategia jest lepsza, no. Może gdzie trzeba pomyśleć, to może jest trochę lepsza. No pozdrowienia, a pozdrowienia z Islandii chciałem powiedzieć, z Olsztyna. Z Irlandii, fajnie, fajnie.
Zbigniewie, jakiego pionka królem? Aha, że tam na H6. No tak, i pionek mnie załatwił. No ale walczymy dalej, jasne, tata Juli, jasne, że walczymy. Przetrzeć oczy. Słuchajcie, tu w pokoju nie wiem ile stopni teraz. Przy tym otwartym oknie. A przynajmniej troszeczkę trzeźwo myślę. Chyba jeszcze. Chociaż te partie no, w tym tygodniu są no, nieco lepsze niż w poprzednim, zdecydowanie. Oby to taka, wiecie, szło do góry, do góry, do góry powolutku ta forma. No i trzymajmy się tego. Po 8 chyba też jest króciutka przerwa, jak dobrze pamiętam. Oby była krótsza niż poprzednia, bo po porażce to wiecie jak jest. No Hikaru to wyjadacz, no. To prawda. Oko tygrysa, łapki kocura, słuchajcie, no tak, a to gra przez internet to jest zupełnie też co innego. Ja już tak tęsknię za tą grą, na przykład w szachach szybkich, bym sobie pojechał na jakiś turniej i zagrał sobie normalnie, no to jest po prostu coś takiego jak, uff, jesteśmy głodni po prostu tak tej gry na live, że głowa mała. Sama radość przestawiania figur jest bardzo przyjemna. Oczywiście jak dla kogo? Na mnie na pewno. A tutaj trzeba klikać tą myszką i klikać tą myszką. No Lim jest bardzo dobrym zawodnikiem. Lim Quang Lim, coś takiego. Tak, to jest bardzo dobry arcymistrz z Wietnamu. On też potrafi tutaj zaszaleć, to prawda. Na jakiś Kuban, słuchajcie, mistrz międzynarodowy, proszę bardzo, 7,5 na 8. Ciekawie. Czy turniej dla widzów będzie? No tak, ostatnio też mówiłem, że miał być, ale się nie udało mi z czasem. Powiem tak, postaram się zrobić w ten weekend. Myślę, że w jakąś sobotę pod wieczór. Spróbujemy zrobić w sobotę jakoś wieczór. Dam znać wcześniej. Zrobimy. Jakieś tempo 5 plus 2, powiedzmy. Tak mniej więcej. Bo tak się zastanawiam, te turnieje dla widzów, okej, ale czy ja muszę zawsze na nich być na streamie, to jest pytanie, bo jeżeli nie, no to ja te turnieje mogę i co tydzień odpalać, bo nie zawsze mogę po prostu w nich grać. Dajcie znać, czy taka forma jest w porządku, że na przykład mnie nie będzie, tak, na tym turnieju. Polecam polubić fanpage na Szachusia na Facebooku, tam zawsze zamieszczam informacje. Można też dołączyć do grupy na Facebooku i na Liczesie. Wtedy nic was nie ominie. Na Liczesie zawsze wysyłam wiadomość do wszystkich i też to informacja trafia na bieżąco. No to zapraszam, White. Zapraszam serdecznie. No właśnie, no niby gra się, żeby ze mną zagrać, pewnie, że tak. No ale mówię, ja mogę co tydzień odpalać, a nie zawsze będę mógł zagrać. No zobaczymy, zobaczymy. No właśnie, no dzięki, dzięki, no ale to wiecie jak z tą grą. Z czasem przede wszystkim. Albo odpalę turniej, posadzę żonę naprzeciwko monitora i niech tam podstawia pionki. No 10 minut i więcej tak, tylko jakbym zrobił turniej nawet 7-rundowy przy takim tempie 10 minut, to byśmy grali kilka godzin, a nie chciałbym tak długo rozgrywać turnieju. Dlatego jakieś 5 plus 2 i tak to będzie długie tempo, bo zawsze tam jakieś 3 plus 0 czy 3 plus 1 odpalałem, czy 3 plus 2. Kwestia runda, może jakąś arenkę zrobię, nie wiem, półtorej godziny, pomyślę, bo dawno też areny nie graliśmy. Spoko, Malkolid, dzięki. No dobrze, czekamy, czekamy, już się wszystkie partie zakończyły, no brakuje tych zwycięstw. Brakuje zwycięstw. Jedziemy. 3 plus 2 też spoko, jasne, ale nie dla wszystkich. No jednak 5 minut plus coś to będzie dla większości, myślę, że atrakcyjne. Pomyślimy, czy arenę zrobić, czy zrobić Szwajcara. I tyle. Pomyśli się. A kto z Polaków tutaj jest wysoko? Zaraz sprawdźmy, może kogoś znajdziemy. Już tabelka się ukształtowała po 8 rundach.
Tomasz Markowski ma 5,5 na 8. Zobaczcie, jedno zwycięstwo teraz miałbym 5 punktów na 8, więc blisko arcymistrzów. Jednak jest to, nie jest tak, słuchajcie, daleko jednak do nich. Chodzi o to, że jakbym miał więcej punktów, miałbym szansę zagrać, o, na przykład z Aleksejem Sirowem, nawet czy z Tomaszem Markowskim, byłym mistrzem Polski wielokrotnym. To jest masa bardzo ciekawych zawodników, tylko właśnie brakuje mi tych punktów, żeby do nich dotrzeć. Dlatego te punkty są takie też istotne, niekoniecznie o to, o wynik w tabeli chodzi, tylko o to, żeby się spotkać z tymi zawodnikami. O, witam Cię, Dariuszu. Tak, 5 plus coś zrobimy. Tak, 5 plus coś, to już na wizji mówię bez bicia. 5 plus 2, 5 plus 3, pomyślę. 5 plus 2 wydaje mi się, że będzie optymalne. Ale to wyjdzie w praniu. No dobra, odpalajmy tę rundę numer 9. Proszę arcymistrza. No staram się, Bartoszu, grać bezkompromisowo, no ale to też taka natura. Nie chcę się to oczywiście do Garego Kasparowa porównywać, ale no dużo szachistów ma taki styl, że nie grają na remisy. Kasparow zawsze grał na wygraną każdą partię. Z takim nastawieniem do partii podchodził. I to jest dobre. No, zresztą Fischer też chyba taki był. Z tych największych szachistów na świecie. No dobra. Lecimy. No arcymistrzyni z Czech. No świetnie. No arcymistrzyni, jak zwykle. Ja tu mam szczęście do tych pań. Albo może dużo kobiet gra w tym turnieju. To też jest możliwe. Dobra, na królewsko indyjska. Okej. Okay. Ciekawe, czy wybije na D4. No to skoczek na C6 jest złym ruchem. Arcymistrzyni tego nie wie. Albo to jest arcymistrzyni taka już, powiedzmy, starszego pokolenia, albo po prostu w teorii jeszcze nie do końca chyba zna. Bo ruch skoczek C6 jest zły, ale to nie znaczy, że ta pozycja jest jakaś totalnie zła dla czarnych. Tylko wiem, że jest niedokładny. Dobra, chwila, C6 jest. No dobra, róbmy po ludzku roszadę. Okej, taka blokadka tu się szykuje. No gramy A3 i B4 z planem. No, trzeba tak grać. Chcę wybić, dlatego skoczka wstawiam. No tak, będzie na mnie tutaj jechała. W ogóle ciekawym ruchem jest takie zagranie. To jest taki ruch w miarę obronny. Najpierw zbijemy, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Dobra, reakcja jest tutaj taka. Tutaj skoczek musi zagrać na B8. A, nawet tu może. No tak, zagrajmy teraz tak. G4. Król G2 się przyda zawsze, żeby wieżę nastawić na przykład na H. Ok. Taki ruch by się przydał, jeszcze tam skoczka bym wrzucił i od razu bym atakował. Tak, zwiążemy. Hetman D7 jakiś jest tu możliwy. O, takie posunięcie. To jestem zaskoczony. Trochę. Tak? Szybko gra.
Tutaj powiązałem trochę tutaj przeciwniczka. A hetman D7 cały czas taki ruch jest dosyć niebezpieczny. No właśnie. No właśnie. I tu wiś. No muszę tak, nie mam wyjścia. Będzie bicie na E4 pewnie. Jakieś tutaj, tu bicie. Niezły kwas się robi, muszę przyznać. Co? Właśnie, tutaj też grozi. Nie, bardzo nieprzyjemny ruch. O kurde, to w ogóle on wora już, nie? Muszę tak. Jak skoczek ruszy na F2, no to oczywiście oddam jakość. Jest to obowiązek z mojej strony. No jeszcze A6 jest możliwe. Ależ się dzieje. Skoczek nie ma powrotu. A tu wisi, dobra, a pozycja jest tak skomplikowana. Myśl, Krzysztof. What? Ostro. Ale ostro się dzieje, masakra. W ogóle kompletnie już nie widzę, co tutaj grać w tym momencie. Ale ona myśli i dobrze. Myślę, nie ma przyszłości. Proszę pani, proszę jeszcze pomyśleć z 30 sekund albo 5, 35. Masakra. Tu, ale zaraz tu wisi. Muszę tutaj wybić. Dobra, no muszę wybić. Wiem, że A6 jest, tak? Widzę te A6, właśnie widzę te A6. Ale mogę tak zagrać jeszcze. Nie mogę. Wiem, że już figurę mam teraz mniej. Ja to widzę, bo mi teraz po prostu bije. Ale co mogłem zagrać innego? Piony może coś mnie uratują. Czas też robi swoje. A, jest tu wieża F2. Paskudny ruch. Bardzo niebezpiecznie jest. Nawet nie wiem, czy mata nie dostaje jakiegoś. Czy ja tam idę szybko, czy nie? Chyba tak. O Chryste, jaka partia. Chyba mam przeciwniczkę. Wracam, żeby tu nie było jakichś matów. Do robienia hetmana, znaczy idę po następnego. Dobra. Oj, powiem wam, ale partia. O Jezus,
Kochany, tutaj to już powinienem dawno wtopić, ale działo się, nie? Nie jestem w stanie nawet jej teraz poanalizować. Jestem po prostu taki rozdygotany. Tyle emocji. Ja nie wiem, ja na zawał kiedyś padłem przez ten Title Tuesday. No, nie wiem, jaka jest analogia do tego, co u mnie się dzieje, bo jak mam przegrane pozycje, to je wygrywam, no, a jak mam bardzo dobre pozycje, to widzicie, dostaję wpierdziel, że tak brzydko się wyrażę, ale no. Przepraszam, przepraszam, no. Ale te piany, teraz jednak pionami ja tutaj poszedłem, co? To było ciekawe. No ale wiadomo, czas robił swoje, chociaż 16 sekund jeszcze sporo. No mi się zawsze zatroszczyło o te piony, ale tutaj no widać było, że nie można bić tutaj skoczka, bo jest szach i goniec wraca broni pionki, więc trzeba szybko było uciekać. No dobra, to chyba jest jasne. Typa następnego, no ja. Dokładność 91%, ale moja? Serio? O kurczę. Niesamowite. To jednak coś tam w tej mojej łepetynie jeszcze trybi. Szare komórki jednak istnieją. No ale takie zwycięstwa, no. Powiedzmy, że cieszą, no. Wyjście z bora. Szkoda mi mojej zawodniczki, no ale to są szachy, nie? W poprzedniej rundzie to ja powinienem wygrać. Ajajaj. Aj, aj. Ale się dzieje. Z tą niedokładnością, z tą dokładnością to też jest różnie oczywiście, nie? Można mieć nawet 99%, a grasz samemu, gdy przeciwnik po prostu gra bardzo zły ruch. I jakoś to też się fajnie chyba wlicza. Możliwe, że podstawiła skoczka Marines, ale nie będę już sprawdzał. Po prostu nie będę sprawdzał. Skupmy się na przedostatniej rundzie. Zaraz, która to była? To była dziewiąta, jeszcze dziesiąta, jedenasta. No to jeszcze dwie. Okej, okay, to jeszcze dwie rundy. No przydałoby się teraz zwyciężyć. Oj, przydałoby się. Ale już wstydu nie ma. Słuchajcie. 0,5 kiedyś miałeś dokładność? Ostro. Masakra. Okej. Okay. Dobra, czekamy dalej, czekamy. Grają jeszcze coś, coś tam jeszcze ktoś pyka. No to już remis, więc za chwilę będzie runda kolejna bez przerwy. Okej, okay, jedziemy. 2634, CM. No widzicie, młody zawodnik, CM i tak tutaj wygląda całkiem nieźle w rankingu na czeskomie. C5 chyba dzisiaj jeszcze nie było. Było, raz było. W pierwszej rundzie. Dobra, wariant zamknięty znowu. Trzeba go trochę poprawić. Ok, tutaj przeciwnik gra zupełnie inaczej. Tu się pakujemy skoczkiem. I F5 zaraz zagramy. O, teraz gramy F5. Krzysztof, graj to dobrze. Krzysztof, graj to dobrze. Proszę cię, Krzysztof. Ok, na wszelki wypadek. Serio? Może tak. A to takie tylko strachy na lachy, nie? Wracamy. No właśnie. Szybko gra, to jest jego atut, ewidentnie. Musimy tam coś gryźć. Z tamtej strony nie ma wyjścia. Dobra, to jest kwestia, co dalej. Tutaj jednak ten ruch się przydaje. Aha, on tam przez C1 może przejść. Trzeba uważać. No wybić tutaj pionkiem muszę.
Czy mogę zbić tu piona? Na razie nie zbijemy. Okej. No wezmę tego pionka. Trochę nie wiem, co się dzieje. No tutaj skoczek. No właśnie. Kurczę, goniec wchodzi. Tak muszę. Co ja pograłem? W sumie nawet się nie zastanowiłem nad tym. Ojej, jest goniec na C3 i skoczek na F7 z matem. No to jest po partii, moi drodzy. Nie zagrał. A, hetman tutaj. Ale to jest to samo. Nie, nie jest to samo. Nie jest to samo, jednak się ratuje. A nie, nie ratuje się, kurde. No da mu tej, tą przyjemność, no. Kurczę. Ale lipa. Słabo. Gdzie ja tam błąd popełniłem? Wariant zamknięty w obronie sycylijskiej, no to... To nie jest dobry debiut, no. Na rozwój, że tak powiem. To nie jest dobry debiut. Wiadomo, tam ludzie sobie przestawiają te figury. Jakoś za nerwowo pograłem z tym zawodnikiem. No CM, no dobra, CM ma 2600. No ale to nie, no to w takich gości to się kroi tutaj, słuchajcie, jak... Zły jestem teraz, strasznie zły. Można było tutaj plasnąć. Zagrać potem skoczkiem. Ale to jest blitz, trochę jednak mało mam doświadczenia, znaczy doświadczenia, no obycia jeszcze w tych pozycjach. Skoczka dałem mu przerzucić. On grał po prostu od ręki sobie, o, proszę bardzo. No i ta pozycja, no może przesadziłem z hetmanem, tak? No ale w zasadzie wyszło jak wyszło. Co tutaj można było grać lepszego, nie mam pojęcia. Wybił, dobra, może tym trzeba, a to bez znaczenia chyba. No i ta pozycja. No i co? No i poza jak poza, nie? Może niepotrzebnie tam pionka wziąłem. Może tutaj trzeba było, nie wiem. O, zabrakło mi jakiejś tutaj jakiegoś cwaniactwa. No wkurzające to jest, słuchajcie. Dzisiaj w ogóle roller coaster, bo albo partia totalnie do D, albo gram dobrze partię i przegrywam, albo totalne przegrane wygrywam. Kiedyś wspominałem, że bardzo ważna jest taka regularność, taka, jakby to powiedzieć, dobre partie, tak? Już niezależnie od wyniku, żeby grać dobre partie, ja tu nie gram niestety dobrych partii, no. To jest taka niemoc, słuchajcie, tak w, to tak wkurza człowieka, tak po prostu tak, tak wkurza. Ach, to po prostu masakra. Co tu można było zagrać innego? No może trzeba było tu zbić i wrócić szybko. Chociaż też było to bicie. Nie, no można było tak zagrać. Teraz bicie może nie było, nie było dobre. O... Trochę problem z tym gońcem mam. Trzeba było pewnie zagrać tak i go trzymać cały czas w tym miejscu gdzieś tutaj pilnować.
On, słuchajcie, to też jest przykład takiego zawodnika, tak myślę, który gra w internecie sporo i gra swoje takie domki, żeby być pewnym w tych domkach, i sobie tak przestawia te ruchy, czeka na błąd przeciwnika, no i to mu się właśnie ze mną udało. Ciekawe, czy ma tu profil FIDE, gościu. A weźcie mi go, sprawdźcie. No to nie chcę o ludziach źle mówić, ale to jakiś leszcz, no. O, to musi być jakiś leszcz z Argentyny. Gdzie łupnąć hetmana? W którym miejscu? W tej sytuacji w ogóle dlaczego też ja nie zbiłem tu? Nie mam pojęcia w ogóle dlaczego nie zbiłem. Nie widziałem bicia na D6 z skoczkiem. A można było zbić tu. I to się chyba jeszcze trzyma. Powiedzmy. No trzyma się, bo tu jest związanie nieprzyjemne. No się trzyma, no dlaczego ja tak nie gram? Dlaczego ja nie gram swojego swoich dobrych szachów? No nie rozumiem tego. Taka niemoc, to jest takie, nie wiem jak to wyrazić, no. Psycholog, psychologa dajcie tutaj, psychiatrę może. No 2277 w klasyku, no właśnie, no. To jeszcze lecz, taki jak ja. Dokładnie. No to wstyd, wstyd. Trzeba było zbić tutaj, no. Para gońców, tu się trzyma. Wprawdzie on. No tak, on nie może ruszyć hetmanem, bo tu jest strzał. Tu jeszcze wieża jest groźna. No tak, to jest dobra pozycja czarnych. Jakoś wrócić tym hetmanem tu na chwilę. Na chwilę, za chwilę. No problem się pojawia właśnie w tym, że tam goniec może się pojawić na B2, ale to nie takie proste jeszcze u białych, jak widać. O, to Leszczyk. No ale z Leszczykami niestety przegrywam, szkoda. No dobra, ostatnia partia. Za chwilę. Czekamy cierpliwie. Zobaczcie, zawodnik, z którym grałem w pierwszej rundzie, prowadzi aktualnie w turnieju. Kto wie, może graliśmy ze zwycięzcą tego turnieju. Ciekawe. Hansen wygrał z Firuzią? Wow. Wow. No widać się lubuje w tych szachach internetowych. I sobie nieźle radzi. No dobrze, dobrze. Niech sobie chłopak wygrywa. Trzeba wygrać ostatnią partię. No ale w tamtym tygodniu było 3,5 punktu. W tym tygodniu już jest 5, a jeszcze jedna runda. Może być progres, już jest progres. Trzeba powoli wracać w tej drabince. Nie ma się co nastawiać jednak na punkty, kurczę, gdzie chcę bić rekordy. Ale kiedyś zrobię 8, słuchajcie. Zrobię 8, obiecuję wam. Zrobię te 8 punktów, no muszę. Miałem kiedyś 7 na 10, ale 8 na 11 bym chciał zrobić. Jeszcze jedna partia się zaraz kończy. Dobra, no i ostatnia runda startuje za sekundę. WCM, czyli kolejna pani. B3 można też zagrać. Ale leci pani z teorią.
Grajmy w te szachy jakoś prosto, bo skomplikowanie się nie da. Goniec C4 chyba musi zagrać, żeby ta figura była aktywna. No i takie suwanie, wiecie. Tu grozi, więc goniec C4. Co? To chyba mam tak. Okej. Również mam taki ruch, który wymusza goniec D6. Sobie wybijemy. Sobie zagramy tutaj. Żeby goniec sobie tutaj grał na F1. Wow. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony nieco. Zbić końcem to czy skoczkiem? Zbiję to końcem. Wolę zagrać tę końcówkę w tej wersji, żeby mieć skoczka. No tak. Okej. Wieża C2. Będzie niebezpiecznie. O, tutaj to tak? Mogę? Nie mogę. Pion mniej. No to jest moja specjalność. O, pięknie, szachuś. To jest moja specjalność. Ale zaraz, przecież ja mam tutaj bicie i wygrywam. Bo tam grozi mat. Ale mam szczęście. No widzicie, no szczęście, no. No mam szczęście. No to teraz wygram, no. Przecież to teraz wygram bez problemu. Figura więcej. Za pionka. No i powiedzmy tak. O, jeszcze deklarowany ruch zagrał. Tu, tu. O kurczę, jeszcze nie wygram. Nie, no wygram, bo tu pionek będzie dochodzący. Bez problemu. Tutaj zbić i tam idę. Chyba będę lepszy, co? No jest 6 punktów, ale widzieliście, co tu się działo. Znowu zła partia, a wygrana. No to jest jakieś nieporozumienie. Dzięki serdeczne.